No, witam Państwa bardzo serdecznie, nazywam się Zosia Golis, a mój kanał to jest Ciało, Umysł i Duch. Jak już mówiłam, czytając pierwsze litery, cud, a więc witam na cudzie u Zosi, kanału Netify, projektu Dzigiego z Teksasu, który ma za zadanie ten projekt pomóc ludziom budzić się. I mam dziś ogromną przyjemność. Będą sensacje, jak zwykle z Joasią, ale mamy zacnego gościa po raz kolejny, a jest to kochana Joasia Pilatowicz. Przed audycją co nieco mi mówiła, co się dzieje. No dzieje się, u mnie też się dzieje, ale o tym Wam opowiemy. Witaj Asiu, witam Państwa i oddaję Ci głos. Co tam u Ciebie się dzieje? Co się trzęsie? Witaj Zosiu, bardzo mi miło, dziękuję ogromnie za zaproszenie. No i pozdrawiam wszystkich Twoich słuchaczy i właściwie naszych, bo myślę, że tutaj taka wymienność następuje i grawitujemy sobie z kanału do kanału i bardzo nam jest przyjemnie porozmawiać sobie na wizji. Co się trzęsie? No od wczoraj różne rzeczy się trzęsą, ale dzisiaj zauważyłam, bo no, mamy to przebiegunowanie. Sporo osób też na czacie, ostatnio jak mieliśmy live'y, zgłaszało, że mają coś z błędnikiem, że bóle głowy, że tam z szyszynką, ale dochodzi błędnik, że mają takie zawirowania, wiesz, wstają nagle i ziemia zawirowała. No i ta ziemia, pewne elementy nam przyspieszają, nie tylko czas. I teraz chciałabym, żebyście, jak tutaj jesteście, jak może dojdziecie więcej do nas, jeśli ktoś może, nawet podczas tego nagrania byłoby fajnie od razu o tym wiedzieć, bo co 1000 głów to nie jedna. Zobaczcie, jak macie na przykład takie baniaki z wodą albo naczynia, gdzie jest woda, bo tego nie dostrzeżecie przy przedmiotach martwych, a przy wodzie to widać. No i słuchajcie, ja mam baniak z wodą i on powinien stać spokojnie, jest na płaskim. Nie ma żadnych robotników w tej chwili, nic tam się na tym dworzu nie trzęsie, ale ten baniak się trzęsie. Ta woda wibruje, ona się porusza, ona ma takie właśnie maluteńkie, takie wahnięcia na powierzchni. Ja to dzisiaj obserwowałam. Także dajcie znać, jak to jest u Was. Ja rozumiem, że na przykład w krajach, w którym w Los Angeles, prawda, w Japonii, w różnych krajach, miejscach na świecie, miastach są trzęsienia ziemi, to jest normalne, ale w Hiszpanii to chyba nie jest normalne i mi się wydaje, że w Europie też raczej nie, no nie zawsze, nie w każdym kraju. Więc jeżeli możecie, ja tutaj będę zerkała na czat, to dajcie nam proszę znać o tym, ktokolwiek do nas tutaj może dojdzie, to taki numer mega 1, że my reagujemy na te zmiany i te zmiany niestety wpływają na jakość naszego myślenia, reakcji. I tutaj też mi powiedziałaś, Zosiu, co tam się z ludźmi dzieje, ano się dzieje, bo my z natury jesteśmy reaktywni. Z natury zanim pomyślimy, to zareagujemy, a zareagujemy programem, tak jak nam nadano. I to, tak jak mówiłyśmy sobie i ja mówiłam na swoim kanale i myślę, że każdy gdzieś tam powtarza na swoich kanałach, że to jest też czas wyboru tych linii czasowych. My tego nie zrobimy bez świadomości i bez takiego świadomego wyboru, jak ja chcę zareagować, czyli będziemy tacy bardziej proaktywnie, a nie reaktywni na to, co się dzieje, czyli już nie, że widzę i reaguję, tylko widzę i co ja chcę widzieć zamiast tego i jak ja mogę najlepiej na to odpowiedzieć, prawda? Że to są zupełnie inne reakcje, szczególnie, że sama pewnie masz takie momenty i myślę, że wy też na pewno tutaj słuchacze Zosi, że w tym samym czasie potrafi zadzwonić 10 osób z różnymi nagłymi potrzebami, potem się wszystko uspokaja, jest cisza, a potem jakby się Jakby jakaś wścieklizna wszystkich opanowała i każdy potrzebuje nagle czegoś, czy też no po prostu się ludzie odzywają w tym samym czasie. To nie jest... Ja przepraszam, bo ja powiem ludziom po prostu, że mogą zadawać pytania, bo to było ludzi tutaj nowych, także witaj Andrzej jeszcze raz, witaj Jolu, witaj Uleńko. Ja prosiłam Andrzeja i jeszcze was poproszę, puśćcie na Facebooku, gdzie macie możliwości tego live'a, żeby więcej ludzi mogło nas obejrzeć, bo mówimy o bardzo ciekawych rzeczach. Możecie zadawać pytania, możecie też pisać o swoich doświadczeniach, o tym, co mówi Asia, bo ja to, co mówisz, te ciągle telefony, te na już, że aż mi się gdzieś w tym stanie spokoju byłam i aż mi się dźwigło, że tak powiem, w momencie, kiedy zdałam sobie sprawę, od razu ta osoba, ja przepraszam, może powiem właśnie krótko, mam mieć live'a zaplanowanego w przyszłym tygodniu. Była prośba o zmianę dnia 12 na 13. Ja się na to zgodziłam, nie ma problemu, ale wczoraj Ania Głowacz napisała SMS-a, że musi odwołać warsztaty, one miały być wczoraj, mam je opłacone i że na 13 są przełożone. I ta osoba mówi do mnie tak, ale to mogłaś powiedzieć, jak dostałaś tego SMS-a. I wiesz, ja w tej chwili, w tym momencie, jakby, wiesz o co chodzi, nie tyle mam, bo ten gabinet, tak wiesz, to już działa, chodzę, jutro meble i tak dalej. Ja mam full na głowie i ja mam pamiętać wieczorem po SMS-ie Ani Głowacz padnięta, żeby tej osobie odpisać, że jest zmiana terminu. Wiesz o co chodzi? Za tydzień, bo ona musi poinformować ludzi. Halo, halo, wiesz, no to ja będę potrzebowała to powiedzieć, bo to jest germański konflikt, bo mnie wiesz, już myślę, no jak można w ogóle takie coś robić, żeby to było z dnia na dzień. Rozumiesz, że trzeba ludzi, mi nagła sytuacja wyskoczyła, ja musiałam z Krzysztofem odwołać live i swój live, ale ja poinformowałam w społeczności ludzi, że tego nie będzie, bo są nagłe sytuacje, ale za tydzień. I tak wiesz, jak ja bym miała być na pstryki, tylko o jednej osobie pamiętać, a ja mam 10 osób już zaplanowanych, więc tutaj chciałam to dodać, że dzieją się z ludźmi rzeczywiście rzeczy, tak jak mówisz, no gdzieś w psychice, gdzieś jakieś tąpnięcie, gdzieś no coś jest pędem, tak jak mówisz, że ziemia się trzęsie i tam w tej wodzie widać, tak w nas się trzęsie, rzeczywiście jest pośpiech, Asiu. Po prostu czuję ten pośpiech, ale ja myślałam, że tylko ja mam tyle zajęć z nowym i dlatego mam taki ten pośpiech, a to się okazuje, że ty po prostu to masz, tak jak było z Patrycją. Ja myślałam, że tylko w tym przesileniu. Ja miałam coś takiego, ten klik taki, a Patrycja myślała, że tylko ona, a potem okazało się, że więcej ludzi, pewnie to, o czym ty mówisz, będzie mówiło więcej osób. A więc oddaję ci głos, proszę bardzo, kontynuuj. Ja tu zobaczę, czy są pytania. Wiesz co, Zosiu, wszyscy to mamy. Wszyscy to mamy na różnych poziomach, prawdopodobnie w tym samym czasie. I tutaj dokładnie ten przykład, który podałaś, tego konfliktu, no to uderzamy w komunikację ja. I to nie jest prosta komunikacja wcale, dlatego że trzeba znaleźć kreatywne możliwości, jak zakomunikować komuś to, co tobie zostało zakomunikowane. Potrzebuję od ciebie, żebyś mi napisała, na przykład, można było, potrzebuję tego, bardzo potrzebuję, bo wtedy wiem, co robić. A komunikat ty, jak tyś mogła i tak dalej, no to jest... No może nie, jak tyś mogła, tylko... Wiesz, tylko było, no mogłaś przynajmniej napisać. To jest na jedno wychodzi, tylko bardziej subtelnie. Ja przepraszam cię, bo Andrzeju, ty masz albo z klawiaturą coś, bo ja nie mogę rozczytać, są takie literówki, że ja nie jestem w stanie odczytać tego, żeby przeczytać. Także zobacz, czego piszesz, bo ja rozumiem, że ty piszesz orejkowe, a tu pisze rejksiowe jest tam i tak dalej. Także między innymi to proszę sprawdzić. Nie jestem w stanie tego odczytać. Dojdziemy do naszego czatu. Będzie może tutaj też więcej komentarzy, na które będzie można odpowiedzieć. Bardzo się cieszę, że dzielicie się też z nami. Właśnie widzę muzykalny Andrzej, Jola, pozdrawiam Was ciepło. Tutaj fajne rzeczy piszecie, dużo piszecie, cieszę się. Bo te nasze doświadczenia są ważne właśnie po to, żeby zobaczyć, jak my na to wpływamy, no ale żeby ten program miał też taki praktyczny wydźwięk, co tu robić, bo miło sobie porozmawiać, ale myślę, że sporo ludzi szuka rozwiązań w tym czasie, jak przenawigować przez ten czas, jak się do tego odnieść. I bardzo ważne jest właśnie kreatywne sposoby na tą świadomość, na ten komunikat, jak ja mam to zakomunikować, co mi nie odpowiada, bądź czego ja potrzebuję od drugiej strony, żeby po prostu się porozumieć, dogadać. No bo z racją to już my mamy mnóstwo ludzi, wszyscy mają rację, tylko co z tego, prawda? No i mega takim właśnie tuż przed live'em z Patrycją okazało się, że mój kanał jest pod znakiem zapytania. Bez żadnego ostrzeżenia dostałam pismo i oczywiście YouTube, jak to YouTube, on nie pisze dlaczego. Pisze enigmatycznie zawsze, że no naruszam jakieś tam... Tak, naruszam reguły, ale nie wiadomo jakie reguły. I słuchajcie, w psychologii społecznej są pewne nazwy na relacje, czy biznesowe, czy relacje osobiste, kiedy jedna ze stron czuje się zagrożona, niepewnie, kiedy wprowadza się terror i od tego słowa można sobie wyciągnąć już wniosek, kim są ludzie, którzy w relacjach, jakichkolwiek relacjach, czy w pracy, wprowadzają ciebie w stan, gdzie ty nie znasz dnia ani godziny i nie wiesz, co zrobiłaś źle, ale nagle nie wiadomo, z jakiegoś powodu coś się może. My znamy takie nazwy na literkę T, nie wiem, gdzie to idzie też na YouTube'a, więc no, będę tutaj ostrożna, ponieważ wszyscy jesteśmy no, pod znakiem zapytania, teraz mnie się to przytrafiło, więc ja też będę uważała na innych kanałach, jak się wypowiadam, żeby nie używać tego właśnie na te też, podobne nie bardzo. Więc wszyscy się domyślą, sztuczna inteligencja nie domyśli się, ale my tak. Tego jeszcze się nie nauczyła, żeby się tego powiedzieć. Tak, ona się myli, ale to człowiek to zrobił i powiem wam, że był taki TV show Walking Dead, nie wiem jak to będzie po polsku przetłumaczone, czy jak jest, ale jest to o zombie, o tej apokalipsie zombie. I ciekawe jest w tym to, o ile ten materiał jest, no nie polecam, ma mocne sceny, nie polecam w ogóle, natomiast jest bardzo dobrze zrobione psychologicznie. Ileś tam odcinków wytrwałam, a potem już nie. No bo rzeczywiście tam jest, no, sceny są nieprzyjemne, powiedzmy sobie. Ale ciekawy jest wydźwięk tego filmu, ja się pod tym podpisuję. Jakiekolwiek, słuchajcie, zło, które mnie spotkało w życiu, nigdy nie pochodziło od natury, od zwierząt, pochodziło od ludzi. Jestem bardzo ciekawa, co tutaj, jakie komentarze, co napiszecie nam na ten temat. O ile ludzie potrafią być najcudowniejszymi istotami na ziemi, o tyle potrafią też być najokrutniejszymi. I kiedy człowiek, wystrzegajcie się ludzi nieświadomych, kiedy człowiek jest reaktywny, co można przetestować, jest niebezpieczny, przede wszystkim dla siebie i zaraz potem dla innych w jego otoczeniu, dlatego że on jest niepoczytalny I jemu się wydaje, że świat jest przeciwko niemu, więc on musi ten świat i ludzi wokół siebie zacząć niszczyć, prawda? I tutaj na przykład jeśli chodzi o YouTube'a, słuchajcie, jak wejdziecie tak ogólnie na YouTube'a i poszukacie sobie filmików, to znajdziecie filmy mrożące krew w żyłach. Będzie o dzieciach trzymających broń, o rozstrzeliwaniu, będą sceny po prostu dantejskie i nikt tego nie usuwa. Zatem powiem wam jedną rzecz i myśmy to tutaj jeszcze z jedną istotą sprawdziły, że takie kanały, które nagle się kończą, bądź nagle jest jakieś, czy no coś takiego, co się zdarzyło mnie, Zigiemu, NDM-u też, Frydowi notorycznie. Za tym stoją ludzie. To nie jest sztuczna inteligencja, to nie jest algorytm, bo algorytm takich rzeczy nie wychwytuje i chciałam powiedzieć bardzo ważną rzecz, dlatego że to jest przyszłość tych ludzi nieświadomych. Oni sobie robią pod górkę, dlatego że nie można budować szczęścia na reportowaniu innych, na byciu hejterem, bo to jest też to, co my słyszymy, że jeden hejter drugiego albo zgłaszają, reportują swoje kanały i się z tego powodu cieszą. No, długo się nie pocieszą. Tutaj nawet sprawdziłyśmy płeć, ale nie powiem nic na ten temat. Okay. Także jeżeli jakiś kanał, słuchajcie, w taki sposób idzie pod znak zapytania, i to mówię też do twórców, to pamiętajcie, że jest ktoś w waszej przestrzeni, komu się nie podoba to, co robicie, więc albo robicie dobrą robotę, albo są po prostu ludzie zawistni, hejterzy, którzy no, zamiast poświęcić bardzo cenny dar siły życiowej, życia tego tutaj, na siebie, na budowanie, oni wolą niszczyć. Niestety, są tacy ludzie i tutaj niejednokrotnie mi zarzucano, że ja wolę dialog, a ktoś mówił, że czasami trzeba wyjąć broń. No to tutaj oczywiście, że jeżeli jest atak, no to nie ma dialogu, tego dialogu już nie będzie. Najpierw trzeba taką postać, znaleźć odpowiednią reakcję na to, a potem dopiero jak ten człowiek będzie właśnie za kratkami, można z nim próbować ten dialog, jeśli ktoś ma na to ochotę oczywiście, no bo też już nie chcemy, to tylko Jan Paweł II odwiedził więzienie, prawda, i próbował stworzyć dialog i jemu się to udało, co prawda. Nie wiem, czy Zosiu chciałabyś coś dodać, może ja wrócę na czas. Tak, chciałabym dodać, dlatego że mi się zdarzyła podobna sytuacja, ale nie z monetyzacją, ponieważ mając na uwadze doświadczenia Patrycji i Dzigiego, że im pod znakiem zapytania, jak mówisz, bez ostrzeżenia, ciachi już właśnie zablokowali tą monetyzację, więc ja zrezygnowałam w ogóle z monetyzacji, co by się mnie, że tak powiem, nie czepiali. Już nie chcę od was nic, tylko dajcie mi spokój. Ale miałam nagrane z pewnym człowiekiem, którym miałam nagrane Drzewo Życia, Wiedźmini, taką pierwszy ten film. Może znasz tego youtubera, a drugi film mieliśmy nagrany przed premierą, co się dzieje z duszą po śmierci ciała fizycznego, taki był tytuł. I ta premiera miała być w czwartek, a we wtorek mi usunięto ten film i to taki ciach. Tak. Żartujesz, za co? Nie, nie. Sama byłam w szoku. Ten człowiek, z którym robiłam tą rozmowę, no ja mu tam zrobiłam zdjęcia, bo oni też, że naruszyłam standardy społecznościowe i miałam bana na tydzień, ale mam okres karencji do 14 marca. Czyli, że jeżeli w tym czasie się wydarzy, to już wiadomo, o co chodzi. Więc wiesz, no dla mnie to był szok, bo tak jak mówią, wiesz, mój kanał to tak zwana przytulanka, tak Grażynka Gora go nazywa, że tu wiesz, tu się mówi konkretne rzeczy, ale wiesz, no może mniej taki jest, wiesz o co chodzi, taki, jak inni mówią tego sporo, to ja będę na przykład mówiła trochę co innego, wiesz o co mi chodzi, bo musimy mówić tak trochę inaczej właśnie, żeby się nie czepiali. Więc tak, to był dla mnie szok i dla tego człowieka szok, napisał na swoim live'ie, powiedział, że on tego nie rozumie, że on tyle serducha dał w tą audycję i że stracił tylko czas i on chyba nie ma jeszcze nic do czynienia w sensie tym z YouTube'em, że mu żadnych pstryczków nie robi, choć bardzo się dziwię, ponieważ on robi badania DNA, mówi kto nie człowiek, kto gad i tak dalej i jemu nie blokują dwóch kanałów. I to było dla mnie, rozumiesz, dziwne. Jak zaczęłam się przyglądać, to możesz się domyśleć, dlaczego nie dziwne. Albo może jak zobaczysz na ten kanał, bo to mnie zastanowiło, dlaczego nie jest ten kanał blokowany, bo narusza total nazwiskami standardy, zdjęciami, rozumiesz? I tak, ten kanał nie jest zablokowany. Po prostu YouTube'owi może, wiesz, się nie spodobać. Nie, poczuj dlaczego, ale to już nie na wizję. W każdym razie tak, taką miałam sytuację i zszokowaną, więc wiesz, myślałam w ogóle, że ja mam na 3 miesiące zbanowany, ale ja na szczęście mam kanałów kilkanaście albo kilkadziesiąt, ponieważ ja mam tematyczne kanały. Wiesz, osobno zioną żywnością, otworzyłam gabinet, ja już mam swój kanał, wiesz, dotyczący tego, jak zaczynałam w Netify, to Dzigi też podpowiedział mi z Agnieszką, żeby na kanale nie było wszystko, wiesz o co chodzi, żeby nie było tam, że była festiwal w Bolesławcu, to żeby tego nie było, jak i jest kanał festiwale w Bolesławiu, rozumiesz? Podzieliłam to, więc mam tego dużo, nie wszystkie aktywnie robię, ale powiem tak, mam zapasowe, tak jak mam zapasowe kanały na Facebooku, ponieważ jak z Januszem Zagórskim robiłam kiedyś audycję, jeszcze był parlament, to co tylko live z nimi od razu mi blokowali, wiesz, to miałam zapasowy kolejny, żeby wychodzić, więc już jestem nauczona jak ruski człowiek, wiesz. Te zapasowe rzeczy mieć. Także już Ci oddaję, Asieńka, głos, ponieważ mi się też te dziwne rzeczy przydarzyły. Dokładnie. Nie, dobrze, że oczywiście, że dobrze, że o tym mówisz, że możemy sobie o tym spokojnie porozmawiać, nawet na tubie, bo da się rozmawiać. Po to są te wszystkie media społecznościowe, żebyśmy wykorzystywali je dla swoich korzyści cennych, a nie się tego bali. Jeżeli ktoś się spodziewa, że będzie tutaj sprawiedliwie, no to się pomylił. Trzeba tej sprawiedliwości troszeczkę dojść, trzeba tutaj wyjaśnień, odwołań i tak dalej. Bez tego się nie obejdzie, natomiast no niestety za tym stoją ludzie, którzy, ja o tym wiem, ja to sprawdziłam też, którzy stoją za tym, że reportują wasze kanały, piszą oczywiście, zadają sobie sporo trudu oczywiście, że tak się dzieje. Po co to robią? No właśnie mówię, no dla mnie szkoda czasu, dlatego że słuchajcie, jeżeli ktokolwiek używa tej czarnej magii tak zwanej, prawda, to to się odwróci. To nie znasz dnia ani godziny człowieku, który robisz krzywdę innemu, że temu, komu szkodzisz, zapłacisz potrójnie, nie tylko w pieniążkach. Albo podziesiątnie. Albo podziesiątnie, nie tylko potrójnie. Uwaga na to, a to, ile zapłacisz, zależy, komu nadepnąłeś na odcisk. I tutaj ja wiem, że brzmię troszeczkę jak brzmię, ale taka jest prawda, niejednokrotnie ktoś tam się czy przyjechał, czy mnie przepraszał za coś, ja nawet nie miałam pojęcia, szczerze mówiąc, ale tak jest, po prostu jest to energetyka i im człowiek jest bardziej świadomy, tym mniej go to dotyka. Oczywiście, że jesteśmy na ziemi, dotyka nas to. W perspektywie 100 lat to nie będzie miało żadnego znaczenia, pośmiejemy się, prawda? A żeby się pośmiać, to tutaj pójdę za muzykalnym Andrzejem, który opowiada wam o snach i o aniołach i ma piękne sny, pozdrawiamy, i pyta się nas, co nam się śniło. Słuchajcie, o dzisiejszej nocy śnił mi się koszmar, a wiecie jaki? To był koszmar, że byłam prezydentem Polski. I to był koszmar. Możecie sobie to wyobrazić. Zebrałam najlepszych astrologów u mojego znajomego też radiestety, żeby zobaczyć, kiedy ten stan można jak najszybciej zmienić i kogo trzeba szybko wybrać na prezydenta Polski. Bo ja jak najbardziej tutaj chciałabym takich koszmarów uniknąć, prawda? Także nie wiem, jakie macie sny. Jeżeli macie sny, napiszcie, co tam się wam śniło. No, natomiast no, z perspektywy teraz od razu z rana było to śmieszne, ale no, zdarzają się właśnie takie sny, tylko podchodźmy do tego też symbolicznie. No ja tutaj nie będę tego snu interpretować, być może jak ktoś będzie zainteresowany, ja zrobię na ten temat, jak wam się śni, że jesteście właśnie czy prezydentem, co to może znaczyć, zrobię być może oddzielny program, a my sobie tutaj porozmawiamy. Zosiu, może też się podzielisz, co ci się śniło ostatnio? To znaczy, wiesz, ja nie zapamiętuję snów. Ja pamiętam przez chwilę, ale później u mnie się tak dużo dzieje, że wiesz, jakbym miała jeszcze to zapamiętywać, no to nie do końca. Ja nie zapamiętuję, ja pamiętam pewne wyrywki. Ja nie mam takich jasnych snów, które mogłabym, czasami kiedyś to mi się śniło, że jak się położyłam, wystraszyłam się, wstałam i to ten sen się dalej kontynuował, ale tak, żeby tak jak ty mówisz, to ja takich snów nie mam. Być może jeszcze jest coś zablokowane w podświadomości. Być może nie chcę jeszcze tego. No ja może powiem, dlaczego nie śnisz. Mogę? Tak, oczywiście. Oczywiście nie chodzi o ciebie, ale jest to bardzo częste pytanie dla tych śniących, którzy chcieliby śnić też w snach. Mają czasem nawet wizję czy intuicję rozwiniętą, ale nie śnią po prostu. I powiem wam, że jest kilka przyczyn, dlaczego ktoś może nie śnić. Po prostu jest tak spójne ze sobą, że nie recyklinguje w nocy tych informacji i tych snów rzeczywiście nie ma, albo nie pamięta druga rzecz, ze względu na blokadę pewne rzeczy są niepootwierane. Zazwyczaj jak ktoś nie śni, no to mogą być pewne blokady, ale jest też szansa, że dużo osób jest spójnych, to są rzadkie przypadki, że jest spójnych na tyle, że potrafi przewidzieć przyszłość bez śnienia o tym. Po prostu wie, jest takim wszechwiedzącym, to się zdarza. Kolejna przyczyna, trzecia, dlaczego ktoś nie śpi, bierze jakiegoś rodzaju blokujące leki. Najczęściej są to leki psychotropowe. I słuchajcie, ja miałam tutaj w Barcelonie wykład na temat śnienia w międzynarodowej organizacji i ktoś mi też zadał to pytanie, właśnie bo nie śnił. Po czym organizatorka powiedziała mi, że ona się strasznie bała, co ja powiem, bo ta osoba właśnie brała te leki psychotropowe i bardzo narzekała, że ona nie śni, aby chciała, prawda? I było, nie było, to jest taki najczęstszy przypadek, że są albo leki, albo są niepootwierane pewne kanały, bo my ich nie potrzebujemy. Ty na przykład widzisz, to nie jest tak, że jest coś zablokowane i koniec. Chodzi o to, że jest to potrzeba. Zosia, na przykład ty działasz na planie tutaj, fizycznie. Ty jesteś bardzo praktyczna. Po co ci to teraz? Nie każdy musi widzieć aurę, bo jest to do niczego niepotrzebne, ale w momencie, kiedy tobie to będzie potrzebne, no to mówisz i masz po prostu. Ja też nie śnię zawsze. I wcale mi to codziennie nie jest do niczego potrzebne, ale na przykład kiedy pojawiają się ostrzeżenia, kiedy pojawiają się różne rzeczy, których nie wychwyciłam podczas dnia, ja wtedy dostaję dodatkowo sen, a to jeszcze zwróć uwagę na to, prawda? Też jakieś kolektywne rzeczy się dzieją, jak właśnie z Trumpem. Ja chciałam może, Asiu, dodać, że to nie jest tak, że się nie śni, to się śni, bo ja wyrywki czasem pamiętam, na przykład jak śni mi się mój były mąż, to ja sprawdziłam na przestrzeni czasów, że jest to takie ostrzeżenie, że coś... A nie, tak, tylko że ja tak, jakby niektórzy tak, może tak, ja z dzieciństwa jakbym mogła opowiadać, to nie bardzo, rozumiesz? Moje koleżanki ze szkoły, była kiedyś nasza klasa, one ze szczegółami z pierwszej klasy, z drugiej, sytuację, a pamiętasz? Ja nie pamiętam. Rozumiesz? Wiele... Tak. Czy jest tego tak dużo i po prostu no, wyrzucane jest, bo nie jest mi to kiszenie tam potrzebne, nie wiem. No, ale to nie jest tak, żebym miała całkowicie zablokowane, nie, tylko tak jak wy mówicie, że tam śnicie, to ja może dlatego, że nie mam potrzeby tego zapamiętywać, to co mówisz, rozumiem. Czy z tego, co mówisz, ja to żyję bardziej, tak, tak, bardziej żyję w materii. Czasem tato mi się przyśni też jako takie, wiesz, podpowiedź tam, nie? Rzadziej mama, ale tato, to tak, ale aż tak, żeby, wiesz, kontynuować, jak ty mówisz, tak sen, żeby, bo ludzie pamiętają na przykład dużo ze swojego snu i potrafią to opowiedzieć. Ja nie. Wiesz, mówią, że jak wstaniesz i się popatrzysz w okno, a ja śpię naprzeciwko okna, więc może rzeczywiście ucieka ten sen, jak to mówią, za okno, bo coś może też tym być. Bo spanie mam, rozumiesz, to jest okno. Tak. Siłą rzeczy, jak wstaję, patrzę w okno. To tyle ja dodam od siebie, może mi jeszcze coś podpowiesz. Nie, to nie jest, że całkiem beton. Nie. Śnisz, oczywiście, że śnisz. Tak. Natomiast też śnienie ma służyć nam, a nie my mamy być przejęci przez śnienie i chodzić orbitować, bo też tutaj taki program chciałabym jeszcze puścić, jak mi YouTube pozwoli, o tym całym ezoterycznym ego, że mnóstwo osób otwierają im się pewne umiejętności. No ta ziemia się trzęsie, tak? Więc siłą rzeczy my się rozwijamy. Ten rozwój czasem jest przyspieszony i człowiek, żeby to wytrzymał, dobrze jest no, troszkę zastopować, spokojnie do tego podejść, bo ja rozumiem, jeżeli to nigdy nie było czyimś światem i nagle on widzi istoty, nagle widzi anioły, ja nie wiem, co oni tam różne rzeczy ludzie widzą, ale na przykład ja się z tym urodziłam, tak? Czyli widziałam tą Matkę Boską na ogródku, w domu, gdzieś tam jakieś postaci, i ja z tym mogłam się oswoić i teraz, prawda, to jest sporo lat, ale jeżeli ktoś nagle zaczyna widzieć aurę, światło, no to on chce całemu światu to powiedzieć, nagle jemu ręce pulsują, to jemu się zaczyna wydawać, że on może cały świat uzdrowić i tak naprawdę ten człowiek jeszcze nie zna swojej mocy i swoich ograniczeń i tutaj na przestrzeni tych ostatnich lat na YouTubie przytrafiły nam się niesamowite śniące. Niesamowite. Problem był jedynie taki, ale to ja się kłaniam po prostu. To były niesamowite. Przepraszam za to. To po prostu u nas notorycznie chodzi poczta i rzucają paczki na prawo i lewo. Więc do mnie też, co prawda, miała przyjść, ale spokojnie. Tam u was, przepraszam, położą pod drzwiami. Nie położę. Albo będą, słuchajcie, dzwonili, albo będę musiała zejść na dół, więc nie wiem, może Zosiu, ja cię przeproszę na chwilę, jeśli mogę, bo no, oni mogą tak dzwonić. Okej, to ja na chwileczkę poczytam, tutaj porozmawiam. Dobrze, napiszcie, to ja ciebie. Ja zaraz dobrze, wracam. Dobrze, Asiu, dobrze. No, widzicie sami, ile się dzieje, że mamy audycję i w trakcie audycji dzwoni na przykład na dole dzwonek. i musi Asia zejść. Czy ktoś z was ma to, co mówiła Asia, tą taką gonitwę, to także ten dzwoni, ten chce i że głowa już jest, jak to mówią, 6 na 9 jest. Czy wam się to też zdarza? Andrzeju, ja naprawdę nie mogę przeczytać tego, co piszesz. Nie gniewaj się. A razu ja przekażę sen, coś tam poza zmysłowo, sugestie. Mama dar, nie bardzo rozumiem. Sprawdź klawiaturę, albo to YouTube robi, bo ale ty nie masz problemu, tylko przeczytaj tutaj. Mam prośbę, Czesiu, napisz coś ty więcej. Czy u ciebie coś takiego jest? Czy to jest u wszystkich? Czesia napisała z Maszo, no i nazwę tego. O, już Asia jest, a więc mamy. Więc napiszcie, czy u was także są literówki. Nie o mojej Zosi, coś takiego nie zrozumiałam. Okej, no więc już zajęłam, że tak powiem, ten głos. Andrzeju, nie wysyłaj mi na gdzieś na tym na inne komunikatory, ponieważ ja z wizji nie zajrzę nigdzie. Ja nie jestem w stanie twoich postów przeczytać. To, że tam napisałeś, ja nie mam problemu, to przeczytałam, a resztę dla mnie to są literówki. Może Asia bardziej przeczyta, ale bardzo was proszę, napiszcie, czy też tyle od was chcą, że gdzieś jest więcej agresji, ludzie gonią, zapominają, atakują w sensie takim nawet. O, ale teraz powiem coś pięknego. Już jesteś, ale to potrzebuję opowiedzieć. Zdarzyło mi się dziś. Byłam w sklepie i była taka starsza pani. I chodziła, wiesz, z tym rolatorkiem, no, tym balkonikiem to się mówi. I tak chodziła i tak spojrzała na mnie, ale taka wiekowa, ale tak te oczka jeszcze, wiesz, tak spojrzała na mnie, a jej wysłałam taki piękny, głęboki uśmiech. I potem za chwilę znowu ją spotykam i ona znowu patrzy mi w oczy i ja znowu ten sam głęboki uśmiech jej wysyłam. I później zauważyłam, że ona nie szła do kasy, rozumiesz? Ona tak co najmniej 4 razy przechodziła koło mnie, żeby poczuć ten uśmiech. Ona to poczuła, oczyma duszy spotkałyśmy się, a więc oprócz tego chaosu, który jest, przypomniało mi się coś pięknego, że możemy tak z serca obdarować i ona była, aż mam ciarki, ona była taka szczęśliwa bardzo i ja też. Wiesz, bo to był taka głębia szacunku do niej, wiesz, takiego, że w tym wieku tak fajnie się porusza, ale te oczka takie figlarne, tak jakby swój swojego wyczuł, wiesz, może mogłam siebie zobaczyć za lat 10 jeszcze. Już ci, Asieńko, oddaję głos, proszę bardzo. Ach, nie wiem, nawet gdzie my tutaj skończyliśmy teraz, ale ciekawe rzeczy mówisz, bo ten uśmiech rzeczywiście pomaga rozjaśnić przestrzeń, gdziekolwiek idziemy, aczkolwiek zdarzają się tacy ludzie, gdzie zaczyna ich to denerwować, bo są tak bardzo zamknięci, tak bardzo zablokowani, że nie potrafią odpowiedzieć jeszcze, czy na komplement, czy na uśmiech i to, co możemy zrobić, to po prostu nie zmuszać i nie brać tego osobiście, bo wręcz reagują agresją na dobro, bo nie znają nic innego i tak po prostu jest, więc no znowu zależy od naszego wyczucia, do kogo można, na ile można, i tutaj wyczuwaniu siebie nawzajem, bo każdy z nas ma inną strukturę. I to troszeczkę właśnie tak jak z tymi aniołami i demonami, prawda? Że z aniołami się rozmawia językiem miłości, a demony po prostu, dla nich to boli, ten język miłości. Jak tam poklniemy z nimi, to oni się dobrze czują. I ja to, słuchajcie, po raz pierwszy zauważyłam, jak pisałam Śniącą, już nie wiem, który tytuł, ale tam pisałam o dwóch demonach, księciach ciemności. I ta główna bohaterka, Jasmin, bardzo nie chciała się z nimi dogadywać i oni ciągle w tej nocy, ciągle gdzieś tam z nią przychodzili do niej, ciągle coś chcieli od niej i kiedy zaczęła na nich bluzgać, to oni się po raz pierwszy ucieszyli, no bo ona przez przypadek odkryła, że to jest dokładnie jak z nimi trzeba rozmawiać i oni się teraz dogadają, bo przecież wszystko jest jasne, czyli prawda, że z jednym możecie porozmawiać na taki temat, z innym na inny temat i trzeba to uszanować. Ale w psychologii, zobaczcie, mamy języki miłości. To jest dokładnie to samo. Że ludzie się dobierają. Ja jeszcze skończę, Zosiu, bo może się komuś przyda. Te języki miłości, ludzie się dobierają na zasadzie też myślą, że to, co ja chcę, to, co ja potrzebuję, to ta druga osoba, dam to drugiej osobie, a ona może mieć zupełnie inne potrzeby. I na przykład jedna osoba będzie chciała, zazwyczaj kobieta, żeby ją przytulić, żeby pocałować, żeby komplement powiedzieć, czyli słowa, gesty, a partner, no czasem też partnerki, mają to gdzieś, potrzebują akcji, czyli na przykład, że ugotuje obiad, a to jak ugotowała obiad, to kocha, tak? Albo właśnie gesty takie no inne, takie właśnie materialne. Niektórzy potrzebują prezentów, inni uczynków, że jeżeli coś uczynił, uczyniła, to kocha, a jeżeli nie, no to co ona się tam wdzięczy, prawda? Albo on, bo mają inne podejście do życia, inne języki miłości. Zwróćcie na to uwagę, bo może na przykład jesteście sfrustrowani kimś w waszym otoczeniu, a on inaczej do życia podchodzi. Zosiu, coś chciałaś tutaj dodać? No właśnie, bo ja chciałam dodać, że to nie tylko partnerka i partner, bo ja miałam ostatnio właśnie sesję i chciałam ten temat też poruszyć, bo może się przyda. I ta świadoma osoba no po prostu potrzebowała, bo już jej tak się to ugotowało. Problem rodziców i dzieci. Rodzic lepiej wie, jaka jest szkoła dla dziecka potrzebna. Oceny spadły, mi się już ciśnienie podnosi. Tylko tak jak mówię, no wiesz, w tej sesji, w tej rozmowie ona to widzi, że to nie jest tak, bo dzieci... Ja miałam nawet najmłodsze 12-letnie dziecko za zgodą świadomej matki, nie? Które się cięło żyletką. To sobie wyobraź, jaki to jest taniec na linię, żeby nawiązać kontakt z takim dzieckiem. I tutaj właśnie i ona mówi, no faktycznie, bo ona chce do takiego liceum, a dziecko chce do takiego, a matka chce do innego. No właśnie. A więc tu zwróćmy też, kochani, uwagę, bo my wchodzimy, to jest przekroczenie, to nie jest tak, że to są nasze dzieci i mamy prawo im mówić, co chcemy. One mają, tak jak my wszyscy, wolną wolę i one mają iść za tym, co czują. Nasza rola rodzica jest wydać na świat, dać im życie. To jest tak naprawdę jedyna rola kobiety, bo później mówią wychować od chowu, nie chować, po prostu towarzyszyć we wzrastaniu, w rozwoju. Wiesz, może to bardziej nowoczesne słowo. Pięknie o tym mówisz, pięknie o tym mówisz. Nawet to, tak. Wiesz, chciałam, mówię, to poruszyć, bo rodzice często, no ja też powiedziałam, bo to przyznała, swoje niezrealizowane ambicje przelewają na dzieci, no i no za słabymi ocenami, no gdzie ona pracę dostanie? Skąd wiesz, jakie będą prace potrzebne za jakiś czas? To dziecko doskonale wie, że ta nauka, którą mi wkuwają, nie chcę się tu narazić YouTube'owej czy komuś innego, że ta nauka będzie, nie powiem o co rozbić i do czego potrzebna, a te biedne dzieci kują to. Na szczęście są już prywatne szkoły, które uczą dzieci, dziecko się uczy to, co chce się uczyć. I to, co z pasją będzie mu potrzebne, na szczęście. A więc to nie tylko mężczyzna i kobieta, ale właśnie rodzic, dziecko. Ale chciałam tobie zadać... Poczekaj, zanim mi zadasz jakieś pytanie, to ja bym ten temat chciała pociągnąć i skończyć. Ale wiesz co, dla wagi tego tematu, o którym właśnie powiedziałaś, niesamowicie sporo, kiedy czytam tarota, robimy od razu pracujemy na rodach, właśnie z tego powodu, bo rodzice mają pewnego rodzaju chcieństwo wobec swoich dzieci i tą tak zwaną miłością, dobrymi intencjami, co piekło nimi wybrukowane jest, blokują i przepływ finansowy tego dziecka, dorosłego już dziecka, i sprawy, że on nie wie, jak w życiu dalej, czy co dalej, jaka jest misja. Ono jest kompletnie zagubione, bo otrzymało chcieństwo rodzica, bagaż niesamowity emocjonalny, kiedy to wydychamy, ludzie naprawdę też i ciężko wydychają, oddają to, po czym no bardzo szybko doświadczają ulgi, że nie muszą tego nieść dalej. Jest to niesamowicie ważne. Słuchajcie, jeśli pracujecie sami, róbcie to, nie czekajcie na sesję, czy ze mną, czy z kimś, tylko zróbcie to sami, świadomie. Wystarczy się tego nauczyć, wychwytywać to i prosto do celu, nie na oślep, bo to wiadomo, jak się czyści rody, ja czyszczę wszystko natychmiast, no to można sobie jeszcze bigosu narobić. Ale jeżeli wiecie, jaka blokada jest w życiu, skąd idzie, to już macie ogromną wiedzę, ogromną informację. I ja nawet dzisiaj miałam taką właśnie ciekawą sesję, gdzie w ciągu pół godziny, to jest kilka minut, to nie trzeba tutaj wielkich jakichś tam atrakcji, szybciutko po tarocie, szybciutko wgląd, ja jeszcze miałam wgląd, zanim karty rozłożyłam, i w ciągu kilku minut przeprowadzenie przez ród, zrobienie odpowiednich rzeczy, zauważenie, samouznanie, zauważenie. A powiem jeszcze, że z tego, co widuję, czasami ja też biorę udział, czy w seminariach, czy też się doszkalałam, na przestrzeni lat doszkalam się też cały czas i patrzę też, co mówią inni, co się pozmieniało w tych różnych szkołach i czasami, słuchajcie, ja oglądam wspaniałych specjalistów z danego tematu, od magii, od różnych starożytnych technik, ale powiem wam szczerze, że ja osobiście, o ile szanuję ich wiedzę, osobiście z tymi ludźmi nie chciałabym mieć nic wspólnego, dlatego że przebijają w ich wykładach cechy, które ja widzę, ja dostrzegam i nawet jeżeli kogo szanujecie, to podzielcie tego człowieka na połowę, co jest dobre, a co wam nie pasuje, żeby nikogo nie stawiać na piedestale. I ile razy ja obserwowałam właśnie takie rodowe naleciałości, że głowa rodu, niezależnie czy to jest kobieta, czy to jest mężczyzna, ale jakiś tam specjalista, żeby nie było potem, jakiś tam specjalista, kto przejmuje niemalże tą całą siłę i te dzieci, ten mąż bądź ta żona, wszyscy grają pod tego człowieka i wszyscy żyją jego życiem. Nikt nie ma swojego życia, bo wszyscy żyją życiem tego specjalisty, który gdzieś tam, prawda? I moje pytanie, czy to o to chodzi? Zobaczcie, zawsze jak idziecie do specjalisty, to zobaczcie, jak wygląda jego życie. Jak to wygląda. I tutaj na przykład, jak mówię, jak ktoś się na przykład pyta mnie o poradę prawną, finansową, to ja mówię, ja nie jestem specjalistką, ja ci mogę przeczytać energetycznie, jak to wygląda u ciebie i tym się zajmujemy, ale no byłabym hipokrytką, gdybym udzielała rad finansowych, prawda? Przepraszam, że tak długo, Zosiu, teraz może pytanie, musiałam to powiedzieć. Nie, jest okej, jest okej. Ja mam takie pytanie, ponieważ mówiłaś o aniołach, o śnieniu, o pracy z aniołami. Nie wiem, z czego to wynika. Nie jestem przeciwko aniołom. Ja tam gdzieś mam nawet te przesłania anielskie, ludziom wyciągam, ale ja zawsze idę do szefa. No i wiesz, dobrze. O co chodzi? Nie ma o co chodzi, bo aniołami trzeba nie musi tak być, nie? Że ja mam iść przez anioły. Rozumiem? Nie jest tak, że mam coś naprawdę przeciwko, tylko Ja gdzieś odkąd pamiętam, jak trzeba było jakąś sprawę załatwić, bo najtrudniej jest najniżej, nazwijmy tak, czyli pan cieć, nazwijmy to tak, wchodzę do sądu, bo ktoś poprosił mnie, żebym była świadkiem i lecę, nie wiem, nie znam tego sądu i pan cieć w sądzie, przepraszam, ale tak nazwę, bo inaczej nie widzę, pytam, gdzie taka sala, a ja nie wiem, to musi pani szukać. Ja mówię, to co pan tu robi? Czy pan wie, że między innymi z moich podatków ma pan pensję? Gdzie jest ta sala? Bo wiesz, ja nie ma to tamto, więc wiesz, tu pokazałam ten przykład, że najtrudniej tkwi najniżej. Mhm, zaczyna to rosnąć, wiesz o co chodzi, więc ja zawsze szłam do dyrektora czy do prezesa, jak coś załatwić. No tak, oczywiście, bo przecież nie wiesz, czy to dalej pójdzie, a może ten pośrednik wcale nie będzie zainteresowany, żeby tą twoją petycję podać dalej. No dokładnie, prawda? Ale jeszcze, wiesz co, jeśli chodzi o aniołów... Jeszcze dopowiem jeszcze oprócz tych aniołów, i jeżeli chodzi o tą cechę, że idę do szefa, była tam moja córka z dziećmi gdzieś tam... na urlopie byli, no w każdym razie coś tam było nie tak, a ona pyta, no to co do przepraszam, to chodziło o szkołę, to co, pójdziesz do dyrektora? No co ty, do prezesa? Ja mówię, ot ma po babci. Wie, to tak żartem chciałam to dodać, ale on z taką powagą, wiesz, nie, prezesa od razu idzie i coś w tym jest, tylko wielu ludzi nie ma odwagi pójść, często teraz nie dopuszczają. Kiedyś łatwiej było się dostać. Teraz już wiesz, są te boty, Ewy i tam dalej, i marki i tak dalej. I pani telefonicznie również zapytałam, czy jest ktoś, jakiś zwierzchnik, że chciałabym rozmawiać, skoro ona nie może załatwić tej sprawy. Teraz nie ma. Ja pani odpowiem to, co opowie szef. W taki sposób jest odpowiadane. Więc tak, się rozgadałam, ale widocznie też była potrzeba, dobrze, żeby mamy to czas. Wypowiedzieć, żeby to wypowiedzieć. Więc to jest nic takiego, po prostu ja bezpośrednio po prostu kontaktuję się, wiesz, i no i tak mi jest najlepiej, nie? Czyli kiedy chcę, ile chcę i... To ja dokończę te anioły. Co zaczęłaś te anioły? Okej. Opowiem wam ciekawą historię o aniołach i o ile nie cierpię łańcuszków, są takie łańcuszki i mówię, proszę mi tego nie wysyłać, ale jakaś tam właśnie też koleżanka z przeszłości powiedziała, słuchaj, ale to jest inne, ja mówię, Boże, co? No więc idzie ilość tam aniołów było, archaniołów, przepraszam, i oni pomagają, trzeba ich na tydzień do domu zaprosić. I ona przekazuje, bo ona już właśnie teraz od niej odchodzą i czy ja bym ich na tydzień nie wzięła. Mówię, kurczę, mówię, ludzie, co wy się bawicie? No ale mówię z ciekawości, mówię, dobra, dawaj tych aniołów na tydzień i komu mam ich posłać? Ktoś tam się zgodził, także załatwiłam to i tam była szczególna procedura, więc procedura polegała na tym, że w danym dniu, jak one od jednej osoby już odchodzą, to trzeba otworzyć drzwi, zaprosić anioły. Ja mówię, dobra, proszę bardzo, towarzystwo na balkon. No i usiadłam na tym balkonie z tymi aniołami i mówię, no dobra, jaką macie tutaj przekazać mi? I słuchajcie, jeśli chodzi o anioły, to one wcale nie są takie dobre i wcale one nie mają wolnej woli, mają pewne rzeczy do przekazania, do zrobienia, mają pewną misję i są bardzo bezpardonowe. No i jak, ja teraz nie pamiętam przesłania wszystkich, bo wiadomo, Rafael tam od leczenia i tak dalej, ale pamiętam w tym momencie wizję, która mi się pokazała, bo archanioł Michael z mieczykiem pokazał mi, bo ja mówię, a ty co robisz z tym mieczem? Mówię, pokaż mi, co ty z tym mieczem wyprawiasz. No i on mi pokazał, że jeżeli on z tym, bo to był taki przekaz bardziej wiedzący, czyli bardzo symboliczny, mało było słów, ale bardzo mocny. Ja z wrażenia usiadłam, dobrze, że tam miałam na czym. Pokazał mi, że on ma miecz, ale po co? Bo jak on coś odcina, to jest jak wieża w tarocie, wszystko leci w gruzy. Jak odetnie, jak ktoś wezwie, słuchajcie, archanioła Michała, to żeby się mocno zastanowił, czy aby na pewno chce tego, co ten Michał zrobi, bo on zrobi. On to zrobi solidnie. Jak potnie, to wszystkie głowy polecą. To robi właśnie Archanioł Michał. Także słuchajcie, ostrożnie za aniołami, dobrze? No właśnie, ale jeszcze może, nie wiem, czy też jesteś tego zdania, dodajmy, że w astralu jest bardzo dużo aniołów, archaniołów i Jezusów i jeszcze nie wiem czego. Trzeba mieć dobrze rozwiniętą świadomość rozróżniającą, żeby wiedzieć, nie, z kim się rozmawia, bo oni doskonale potrafią się, wiesz, podszyć pod każdego, no, nawet pod Boga potrafią się podszyć i ludzie później mówią, że rozmawiali z Bogiem. Oczywiście, że rozmawiamy, ale... A nie wiadomo z kim. Ale tak nie, ale mówię, że ze źródłem, Bogiem, Stwórcą, jak nazywamy, możemy rozmawiać. Ja sama rozmawiam, ale ta rozmowa, źródło nie mówi otwartym tekstem do mnie, o tak. To jest po prostu inna rozmowa, nie? To jest rozmowa na czucie, na serce, to jest rozmowa wiedzenia bardziej, jaki jest ten przekaz, nie? Ja no, słów, nie, to bywa. Ja słów, wiesz, takich żywcem słów, nazwijmy to tak, jak miał ten, co napisał Welsh, tak? Że on te rozmowy z Bogiem napisał i do niego Bóg mówił. No ja takich otwartych tekstem nie mam rozmów, aczkolwiek czuję ten przekaz, który jest mi dawany, tak, jak jestem prowadzona i ja wiem, że jestem prowadzona właściwie. Nawet jak doświadczam mniej miłych doświadczeń, to wiem, że one mają być, a nie co żeś mnie tutaj wystawił gdzieś tam, nie? Ja tak nie chcę. Wiesz, tak, o co chodzi, nie? To tak, ale tak Zosiu, ty masz inaczej to rozwinięte i każdy ma inaczej, bo tam jest 5 poziomów, można jasno czuć, jasno widzieć, można ktoś na przykład jak fiołki wącha, no to wie, że jakiś tam święty przy nim stoi. Ja tak miałam też i w Holandii, że... Ojciec Pio chyba, nie? Też, tak, a z Pio to też miałam, słuchajcie, pojawiła się książka na Amazonie autorstwa Joanny Pilatowicz, Ojciec Pio. Ja tego nie napisałam, zastanawiałam się, co Ojciec Pio chce ode mnie, bo ja tej książki w życiu nie napisałam, natomiast jak miałam właśnie taki ciężki czas w Holandii, to tam wsiadłam do tramwaju i mówię, Boże, jak ślicznie pachnie, ktoś ma takie perfumy, ja chcę te perfumy, jakie piękne perfumy, jakieś fiołki czy coś. I odwracam się do kobiety i mówię, to musi być ona. Mówię, przepraszam cię bardzo, jakie ty masz piękne perfumy, możesz powiedzieć, co to za zapach. A ona taka zła patrzy na mnie. Tak, ale ona taka zła patrzy na mnie i mówi, ja nic nie czuję, ja czuję tylko alkoholika, co za mną stoi. A ja czułam ten moment, słuchajcie, fiołki, a ona coś innego. No przy niej co innego stało, tak? No tak. Więc no takie rzeczy się dzieją, ale widzisz, jest 5 poziomów i to nie jest tak, że jeden poziom jest lepszy od drugiego. Pisarze zazwyczaj całe dialogi im spływają. My tak mamy, piszemy. Ale to będzie, ja doświadczałam wszystkich 5 rodzajów. Nie kontrolujemy tego, to jest naturalne, bo jedna istota też, to jest język komunikacji. Jedna istota komunikuje się na przykład symbolami, druga wizjami, trzecia powie wam coś, czwarta będziecie dźwięk słyszeć, albo rytm wam wystuka i będzie już całe przesłanie, to taki język. Są takie istoty, właśnie zapachami, każdy zapach coś oznacza, kolorystyka, prawda? A w takim najwyższym, mówią, że najwyższym, mi się wydaje, że po prostu jest to no, jeden z poziomów, to jest właśnie wszechwiedza, czyli na przykład ta szala z Mezopotamii ostatnio tutaj w Barcelonie, ona się właśnie porozumiewała ze mną nie telepatycznie już, tylko na zasadzie szala, że ja już nie słyszałam słów, już te wizje były takie zaciemnione, bo ja po prostu wiedziałam, to było tak szybkie, to było, no to jest ogromna prędkość takiej wiedzy wtedy. Bo jednak ten zapach, to dialog jest bardzo wolny, nie? Czucie jest bardzo wolne, bo niektórzy w ciele odczuwają, to mogą tam się pobawić, a tutaj sekunda mija, a ja wiem wszystko. Wszystko, co ona zebrała, całą wiedzę, cały kod. I to są niesamowite przekazy. Tylko potem, żeby to przetrawić, to trzeba czasu. No to właśnie. Kochani, czy macie jakieś pytania? Bo my będziemy pomału zbliżały się z Asią do końca. Już z wami jesteśmy godzinkę. Zobaczcie, jak to zleciało. 58:32 dokładnie. Jeżeli chcecie zadać jeszcze jakieś pytania, to jest ten czas. A jak ty byś, Joasiu, podsumowała to nasze spotkanie, wiesz, takie, bo dużo się działo, dużo wypłynęło, no jak zwykle niespodziewanych u mnie, wiesz, wyleci jak Filip z konopi i widocznie tak ma być powiedziane, więc dużo się zadziało. W moim poczuciu bardzo dużo wartościowych rzeczy popłynęło. Ja nawet dokładnie nie wiem co. Wiesz jak to jest, jak płynie, to płynie. Dopiero czasem jak osłucham, to dopiero wiem co popłynęło, bo ja się na tym nie zastanawiam, to płynie, ty wiesz jak to jest. Jakbyśmy to podsumowali, bo to ten gorący czas, nazwijmy go tak, gorąco, zimno, jeszcze nie wiem jak ale trzęsący i wibrujący. Wibrujący. Jakie byś dała takie przesłanie do tych naszych kochanych widzów, słuchaczy, tych, co są z nami na żywo i tych, którzy będą z odsłuchu. Taką ubierzmy, wiesz, w taką pigułkę w sensie tych czasów. Jakieś takie wskazówki. Wiesz, no nie weź się do roboty koniecznie, ale tak inaczej to można nazwać, bo będzie źle, nie w sensie straszenia, tylko nie ma czasu już. Ludzie myślą, ja mam czas na jesień, pomyślę tu, sorry winę tu. Za jesień może być na pewne rzeczy za późno. Nie w sensie strachu, wiesz o co chodzi. Jakbyś to podsumowała. Tak. To nie można już odwlekać. Tak, nie ma czasu. Ja bym, jeśli miałabym w ogóle coś radzić, ale staram się nie radzić, bo to też nie o to chodzi. Każdy ma swoją indywidualną drogę i ścieżkę i poczuje, co ma zrobić. Ale co jest, uważam, ważne dla nas wszystkich, to właśnie obserwowanie. 3 kroki w tył to nie jest kryminał, to taniec, prawda? 3 kroki w tył, a ten obraz, ta rzeczywistość wygląda lepiej z dystansu, zawsze. I wtedy dopiero mamy możliwość przemyślenia, jak chcemy zareagować na daną sytuację i mamy też obraz, kto robi prowokacje, że nie dajemy się wciągać, w nieporozumienia, w strachy na lachy, bo one będą zawsze, czyli to też jest taka troszeczkę akceptacja, ja nie lubię tego słowa, bo ja jestem ostatnia akceptująca, ja zawsze zmieniam, ale jest uznanie, może zauważenie, wolę słowo uznanie, że okej, tacy są ludzie, oni po prostu tacy są. Oni mają prawo do brużdżenia komuś, bo no, są na takim po prostu pułapie swojego rozwoju. Muszą doświadczyć, jak to jest dostać po tyłku. No i proszę bardzo, uniwersum im to zaoferuje, prawda? A moim zadaniem jest rozróżnić to. Czyli czy ja chcę się z nimi tarzać w błocie i nie wiem, czy biadolić na ten temat, jak żeście źle zrobili, albo się bić z nimi, albo po sądach ich prowadzać. No zobaczcie, jaki mamy wachlarz możliwości wyboru własnej reakcji. Żeby zanim zareagować, pomyśleć, co ja chcę. Chcę, nie wiem, na ringu z nimi się przeboksować, bo może ktoś akurat potrzebuje tego. Ja nie mówię, że to jest złe. Są po prostu takie fazy w naszym rozwoju, gdzie potrzebujemy komuś po prostu przypier za to, co się dzieje. Przepraszam, że tak mówię brzydko, ale niejednokrotnie ludzie lądujemy na tym ringu, bo nabieramy mocy. Ja też studiowałam sztuki walki przez pewien czas, bo ja tego potrzebowałam. Tylko że sztuki walki polegają właśnie na tym, że ty nie wybierasz walki na końcu, tylko wybierasz to, żeby zaoszczędzić swoją energię i energię przeciwnika. To jest ostateczność. Sztuką walki jest nie walczyć. Dokładnie. Żeby nie doszło do tej wojny czy innych potyczek. Także my mamy wachlarz możliwości, żeby ten wybór był coraz bardziej świadomy. Jeśli mam ochotę wejść w tą walkę, to żebym ja to zrobiła świadomie, a jeśli mi szkoda mojej energii, to żebym wybrała inną reakcję, która w danym momencie będzie mnie służyła, czyli no podsumowując, obserwujmy 3 kroki w tył, wybierajmy świadomie reakcję na to, co nam się dzieje, bo jesteśmy już lata jesteśmy pod bardzo mocnymi zmianami i cały czas testuje się naszą inteligencję, cały czas nastawia się jednego człowieka przeciwko drugiemu. I czy my przeżyjemy jako rasa, jest wiele teorii na ten temat, że nie, i tutaj mówił o tym Glenn Stackling, mówili inni, ufolodzy o tym, że tak jak szaracy, prawda, że szaracy jest taka teoria, że oni są nami z przyszłości, którzy zatracili możliwości rozrodcze, możliwości trawienia pokarmu, asymilacji pokarmu, stąd były te sprawy krów bez krwi, prawda, bo oni próbowali to jakoś tam no, żywić się tym i badać to, czy mogą się z powrotem wrócić. To są jacyś tam z przyszłości, przodkowie nasi z przyszłości, jakkolwiek to paradoksalnie brzmi, ale są takie teorie i no, oni tego nie przebrnęli, tych zmian na ziemi pozytywnie, prawda? No przeżyli, ale no wyglądają jak wyglądają, tak? Przepraszam, bo może mam coś do wyglądu, może tutaj ja oceniam, przepraszam za to, nie chciałam, ale z jakiegoś powodu wracają, bo nie podoba im się to, że nie trawią, nie podoba im się, że nie mogą, że zatracili tą zdolność. Nie wiadomo, czy umierają, nie wiadomo, jak umierają, nie wiadomo, czy nie są na wpół cyborgami. Tego nie wiemy. Znaczy jest mnóstwo teorii, tutaj każdy ma trochę racji, jakby się przespacerować, ale to już jest cały temat. Więc czy my przeżyjemy jako rasa ludzka, zależy to teraz od każdego z nas, wyboru każdego dnia, jaką reakcję chcę mieć i co chcę z tym zrobić, dlatego że zobaczcie, my jesteśmy cały czas niszczy się klasę średnią, czyli ludzi, którzy mogą się sami zatroszczyć o siebie, niszczy się ich i cały czas następują obostrzenia, cały czas prowadza się te karty kredytowe. Słuchajcie, ja nadal nie mam karty kredytowej, ale cały czas czuję presję, cały czas świat pokazuje mi, że muszę ją mieć. Blokują mnie cały czas, nie mogę zapłacić, bo nie mam karty kredytowej. No właśnie, a widzisz, a ja z kolei, jeżeli mogę dodać, ja używam elektrod, tych tak zwanych plasterków, jest to amerykańska firma i zakupu mogę dokonać tylko płatnością karty kredytowej albo PayPal, a PayPal jest podłączona do PayPala karta kredytowa i koło się zamyka, czyli taką normalną kartą nie możesz zapłacić. Bo to wiesz, firma musi mieć pewność, że ty złożysz zamówienia, będziesz czego pobrać, bo karta kredytowa, nawet jak uszczknie ktoś, to i tak będzie miał to do spłaty. Więc ja takową mam, ponieważ robię zakupy, bo ja tego używam, ja już ponad 4 lata używam. I to mam, przyznaję, że mam, no i też jeszcze te operacje robię, no bo wiesz, no jeszcze jestem w tym 3D. Oczywiście wszyscy jesteśmy. Ale gotówką już maksymalnie operuję to, co tam nie ma możliwości i muszę ci powiedzieć, że no bo był okres, przyznaję, że było mi łatwiej kartą, bo wiesz, nie musisz tej reszty zbierać, wiesz o co chodzi, to jest wygodniejsze, ale później jednak jak zobaczyłam, że ta energia pieniądza przepływa, ja byłam z tym moim gabinetem, podpisywać umowę i pan z agencji powiedział, żebym przygotowała tam kaucję, więc ja przyniosłam w gotówce. No a ten właściciel mówi, to nie chce pani przelewem, był zdziwiony. Ja wie, nie wiem, mówię, ten pan powiedział, że gotówką, ale powiem ci tak, to takie przyjemne odliczyć ta energia pieniądza. I coś w tym jest, że jeżeli te pieniądze ukochujemy, nie, że pieniądz jest moim celem, Nie, z miłością płacę za to pomieszczenie, ponieważ będę przydatna na żywo tam ludziom. Będę robiła piękne rzeczy w tym gabinecie. Ja już to, wiesz, ja już to czuję. I tutaj tak, zgadzam się. Mam tą gotówkę na maksa, operuję, ale jeszcze niestety zakupy, tak jak mówisz, niektóre są ograniczone, żeby zapłacić przelewem, czy tak, nie? Dbajmy o tą gotówkę, ale rozumiem, bo mnie też jest tutaj, też mam wyzwania na tym polu, oczywiście. Byłoby super, tylko że my jesteśmy tak rozsiani po świecie, że no niestety za te sesje nikt mi do domu nie przyjdzie, bo właśnie w gotówce, ale byłoby nam prościej. Byłoby nam prościej, bo system cały czas nas szpieguje. Ile, gdzie, na co wydaliśmy. I słuchajcie, teraz z racji tego, ile ten YouTube potrwa, jest propozycja przeniesienia się na lokal, sprawdzamy, zaczęłyśmy z Patrycją od wczoraj jeszcze, z Dzigim rozmawiałyśmy, sprawdzać, ale powiem wam, że w momencie, kiedy ja się rejestrowałam, nie pójdziecie dalej, jeśli nie podacie daty swojego urodzenia. No oczywiście jasne, że ja wpisałam 1920, bo a co? Natomiast gdzieś, gdzie są to sprawy administracyjne, wszędzie wymagany jest pod karą, jeżeli zły podasz, no to masz karę, bo jeszcze tam na lokal to tam pal licho, ale wszędzie w administracji cały czas tą datę urodzenia, z tego się PESEL, prawda, robi i tak dalej, i tak dalej. Czyli nikt z nas, jeśli ktokolwiek mi teraz mówi, że jest na 100% wolnym człowiekiem od systemu, to ja wam powiem, że jest hipokrytą. Sorry, że tak mówię, ale nikt z nas na 100% nie jest. Jeżeli chcecie podróżować, jeśli chcecie coś kupić w sklepie bądź właśnie załatwić jakieś sprawy urzędowe, czy nawet tak jak Zosia, wynająć lokal. Nikt ci nie wynajmie na piękne oczy, jak nie masz, nie wiem, nie wiadomo kim jesteś, nie możesz się... Nie masz działalności, bo wszystko było wydrukowane przez pana agencję nieruchomości, wszystko przygotowane było. Wszystko w internecie o tobie jest, mówi, pozwoliłem sobie wydrukować, że aktywną ma pani działalność, wszystko te, wszystko cykną ciebie, wiesz, numer telefonu i cyk, już wszystko o tobie wiedzą, już znajdą cię, wiesz. Tak. To jest, no i z jednej strony... Tak, z jednej strony widzisz, to jest ok, bo ten pan, który ci wynajmuje, może ci zaufać, że jesteś solidną istotą, a z drugiej strony system to wykorzystuje. Także tutaj też wskazany jest balans. Ten system, on też do końca nie jest zły, bo on pozwala nam rozróżnić, kto kim jest, bo w tym systemie to będzie, tak? Natomiast no niestety są pułapki tego systemu i myślę, że chodzi tutaj bardziej o pułapki, które musimy uczyć się coraz bardziej wychwytywać, że można oszukać, tak, że niektórzy tak oszukują ten system, że są, no nie są wartymi ludźmi zaufania, ale no niby mają czystą kartę, bo tak sobie, prawda, tam zrobili, a innym ktoś nabruździ, a można im zaufać, ale im nabrużdżą, czymś tam oczernią, żeby zawsze poznać człowieka, kim on jest. No, żeśmy się rozgadały, Zosia, miałyśmy koncert. I tak, ja jeszcze chciałam tu dodać, jeżeli mogę, bo jak, no ja tam dołączyłam, jak ja mówiłam ci, że właściciel okazuje się, że interesuje się z żoną medycyną naturalną i tym, ale po człowieku widać, wiesz, te takie, bo to nie jest dziecko już, ale te dzieci nowej ery, wiesz, bo to jest takie około 40-latek, te piękne i taka, jak się wchodziło, to czucie jego, to podanie ręki, no i ja w tym gabinecie mam taki, tam był stół 2,40 na metr, no i wydawało mi się, że to będzie okej, wiesz, tak tu, ale jak Artur przywiózł stół do masażu, krzesło, wiesz, to takie jeżdżone tu, mówię, no nie, kurczę, no nie pomieszczę się z tym wszystkim, bo mnie ta pani zapytała, bo ona taką panią tak zwaną prawą rękę, czy do niej się zgłasza ze wszystkim i ona mnie najpierw zapytała, czy mi ten stół nie jest za duży, w zamian za to jakieś biurko czy coś, ja mówię, nie, że jest okej, wiesz, bo tam dużo ludzi, warsztat czy coś, usiądzie tam coś, no ale później okazało, no i poszłam do tej pani i powiedziałam i ona mówi tak, a jakie by pani biurko chciała? Ja słucham, ja mówię, no wie pani, takie no nie wiem, czy z klawiaturą, czy bez. Ja mówię, nie, ja komputera nie używam. A ona mówi, pani co, to proszę sobie poszukać w internecie, jakie pani biurko chce i proszę mi, masz mamciarki, bo to jest nie do wiary, po prostu wiesz, co mnie spotyka. Tak, oczywiście, że to jest tak. Proszę wysłać linka i kupimy takie, jakie pani chce. Asia, to aż nie system, wiesz, o co chodzi. I ten właściciel mi mówił, że oni są tam tak zwani długoterminowi, bo to ja na drugim piętrze jestem, na samej górze jest szef i na tych piętrach jest po 3 lokale, więc i kuchenka taka, wiesz, wszystko tam jest, więc oni tak wyczuwam tam rodzinnie, czyli ja miałam tam trafić. Wiesz, przejść przez to wszystko różne takie trudne i przyjść, zobacz jaki mamy kolor, teraz kojarzę, i przyjść do tak zwanego nieba, czyli do życzliwych, uśmiechniętych ludzi. No i tak, i czuję, że będzie właśnie tak. Także żeśmy wam się dzisiaj rozgadały. Witaj Ewelinka, witaj Czesiu, Ania Pietraszek, do was jeszcze i Czesia Górnicka. Także Asiu kochana, dziękuję ci serdecznie za tyle wspaniałości, za tyle tych twoich spostrzeżeń, za tyle tych twoich dzielenie się tymi wglądami i tym, wiesz, trzęsieniem tej ziemi, aż sobie coś postawię z wodą. Tak, dla samej ciekawości, ale wiesz co, ja nie zwracałam na to tak uwagi, ale jak ktoś powie, to już zaczynasz być uważna, więc tak? Podejrzewam, że tak, że nie potrzebuję wody, jak się położę, wiesz o co chodzi. Się po prostu w to wczuje, bo tak jak nie masz potrzeby, to no nie idzie ta energia tam, żeby wiesz, jakby się mówi, nadczuwać czy nadsłuchiwać i jak to się dzieje, nie? Także kochani, dziękujemy wam z całego serca, że byliście z nami, że pisaliście tak dużo. Andrzeju, wybacz, że ja nie mogłam odczytać na początku, już później jest okej, to jestem w stanie odczytać. Dziękuję bardzo za twoją aktywność i jeszcze raz Asiu kochana, dziękuję ci za twoje odwiedziny, trzymam kciuki za to, co się będzie działo na twoim kanale, tak to nazwę, nie twój kanał, bo kanał to jest YouTube, ale to, co się będzie działo na twoim kanale. Dalej. Także w pełni posyłam promyczki, światełka i wszystko to, co najpiękniejsze. Krzysiu, ogromnie również dziękuję za rozmowę i tak jeszcze skorzystam z tego, że na końcu zawsze mówimy też właśnie o twoim gabinecie, że można do ciebie dotrzeć już, że masz ten gabinet, już chyba wszyscy wiedzą, natomiast ja gorąco zachęcam do pisania do mnie na e-maila, nie na Messengera, ponieważ ja jestem tam rzadko i troszeczkę, żeby dać sobie więcej czasu, bo nagle to bywa właśnie, że ktoś potrzebuje nagle, ja już nie mam terminów, jestem z wami, czuję czasami właśnie te nagłe rzeczy, przypadłości, które wymagają zajęcia się, ale tak proszę chociaż z tym wyprzedzeniem. Czasami rzeczywiście jakiś termin się zwalnia na sesję i zapraszam też do sklepu internetowego, który działa dzięki Zigiemu. Pozdrawiamy Zigiego. Joanna Pilatowicz.com. Może puść ten do mnie, ja podam tego linka, bo ja osobiście nie mogłam tego znaleźć. Może mi na tym prywatnym jeszcze puść, albo później dobrze, jeszcze ewentualnie na czacie. Dobrze, bo jak wiesz, jak się transmituje na żywo, to już potem ja nic do tej transmisji nie mogę dodać. Nie wiem, czy ty u siebie tak, już nie ma edytuj, czy coś takiego przed wyjściem na wizję. Także ja sama chętnie tam zajrzę, bo mówię, ja widziałam tylko Zygiego Lucynki, które te piękne rzeczy robi ręcznie, a nigdzie indziej nie mogłam dotrzeć. Także przez chwilę puściłam wam właśnie baner z moim namiarem. Jeszcze jutro mebelki, ale nadal będę pracowała również online. Jeżeli macie życzenie, jeżeli jesteście z daleka, to nie pozostanę tak, że nie będziemy pracować. Ale przyjdźcie na żywo, będzie mi miło, na Bolesławcu na ulicę Zgorzelecką 46, domofon 7. To jest piękna, wyremontowana kamienica, wejście jest nad bankiem Milenium. Wiesz, jestem. Także zapraszam Was z całego serca i do Joasi, do sklepu, ale tu pod filmikiem macie linki, co Asia robi i z czym możecie się do niej zwrócić. A Andrzej pisze, napisz do Ciebie że napisałeś, dobrze, ja będę patrzyła na e-maile wkrótce i na pewno Cię odpisam. Wiesz co, Asiu, ja robię też takie coś, że ja tą transmisję na żywo później, bo jej nie widać tak na zewnątrz, wiesz o co chodzi, to ja mam taki pomysł na to własny, że ją ściągam i ponownie daję, żeby ona była widoczna dla ludzi, bo jak są ludzie, którzy nie są youtuberami i oni nie wiedzą, że trzeba kliknąć na żywo i tego gdzieś tam może znajdą, a jak nie znajdą, no to nie mają. Także ja jutro ściągnę to i zapodam ponownie, także wyślij mi proszę posterz, żeby to i wtedy ja umieszczę to wszystko, co ma być. Także fantastycznie. Jeśli ściągniesz, poproszę też i puścimy, jak nam YouTube pozwoli, na innych, na moim kanale. I niech płynie w świat, niech służy jak najlepiej. I co, do zobaczenia. Dziękuję za to. Do zobaczenia. Ja również i jeszcze raz, kochani, Danusiu, Ciebie również witam i do następnego razu i jeszcze raz dziękuję. Pa, pa.